Siemanko, ja jestem Rosji, a dzisiaj sobie zagramy w Battlefield 4 na multiplayer. Jest to mapa oblężenie Szanghaju. Będzie to zespołowy deathmatch. Moja broń to PP200. Zobaczymy, jak tutaj ładnie mecz będzie miał przebieg. Jest pierwszy, nie wszedł, dobra. Już momencik, teraz zaraz wam pokażę dokładnie moją klasę, jak ona wygląda. Jak widzicie, tak się prezentuje, jest to PP2000. Tutaj mam kulminatora, wydłużoną lufę, żadnych celowników laserowych nie używam. Broń dodatkowa to Magnum, gadżet to RPG, gadżet drugi robot saperski, z którego zbytnio nie korzystam. Granat uderzeniowy, czyli po styknięciu się z powierzchnią od razu wybucha, a przynajmniej jest takie jego założenie. Także tak się prezentują tutaj moje klasy. To jest taki symetryczny materiał z Battlefielda 4. Już tu nasz szeryf krzyczy, że straciliśmy prowadzenie. Dobra, tutaj jest wróg. Jest pierwszy kill w końcu. Tam jest chyba snajper, nie mam pewności, kto to był. A to jest mój, dobra, to jest mój, okej. RPG tutaj mam, ale niezbytnio z niego skorzystam. O kurde, mogłem mu w głowę celować, a ja w korpus waliłem. Jako właśnie ten gadżet zapasowy to mam RPG, ale z niego zbytnio nie korzystam, bo jest... Trzeba umieć z niego dobrze wcelować. Jeżeli ładnie poleci ten pocisk, to wtedy zabije tego wroga, ale jest dosyć ciężko zabić z RPG. No zaraz już to spróbuję, zobaczę jak to wyjdzie. A to tak raczej na pałę bardziej będzie. No, trafiłem go, ale widzicie, no, nie... Przeżył właśnie. Miał nie przeżyć, ale przeżył. Dobra. Jak na razie to jest 2-2, także naprawdę super staty. Mam aktywowaną premię 200% do expa. 200% to jest maksymalnie, jeszcze jak są jakieś eventy, to wtedy mam plus 2 razy PD lub coś takiego, 4 razy PD, jest różnie. Dobra, wszedł. Tam granata. Oj! Oj! Dobra! No jednego zabiłem, drugiego już nie wyszło. Generalnie Battlefield słynie z tych wszystkich podbojów. Jest tutaj mały podbój, duży podbój, jakieś unicestwienia, szturmy są tutaj, dominacje. To najbardziej Battlefield pod tym kątem był tworzony. A nie, żeby tak sobie tam zespołowe deathmatche grać, bo to są wtedy o wiele mniejsze mapki. Ale na razie w sumie pierwszy mecz, to tak chciałem sobie zagrać tutaj zespołowy deathmatch. Żeby wrzucić go na kanał, dobra. Jakaś apteczka by się tutaj przydała, nie wiem czy oni mają czy nie. Na dole jest niby wróg. O, dobra, jest granat. Zabił mojego, ale dałem radę go ustrzelić. Gdzie on jest? On jest gdzieś na dole? Tutaj jest! Był chyba przez chwilę, dobra, umarł już. Przegrywamy do chuja pana! Walczcie bez kuk przybyki! W Battlefieldzie bardzo fajne teksty lecą. Dosyć motywujące, jak przed chwilą słyszeliście. A nie jak w Call of Duty, gdzie nikt nie mówi. Tutaj jednak to jest fajne, że ktoś do ciebie gada, że jest to taki zespół, który do ciebie może mówić. A w Call of Duty niestety tego nie ma. Po prostu tam nic nie gadają, tam tylko się zabija i to wszystko, a tutaj trochę to tak inaczej brzmi, można się bardziej wczuć w ten klimat. Dobra, teraz gdzie oni tutaj mogą być? Tutaj już ich nie będzie, dobra, to ja pójdę sobie tą stroną. Tam już widzę na mapie, jacyś są wrogowie niedaleko. Tutaj jest. Oho, no ładnie. Dlatego niezbytnio przypadam osobiście za tą bronią RPG. Znaczy jest dobra, czasami można ładnie strzelić na dystans. No ale nie zawsze to wyjdzie, nie? Tutaj jest dwóch chyba, co? Nie, to był umarły mój.
Tam był po prostu jego czujnik, który pokazywał moją pozycję na jego minimapie, także już tam nie niszczyłem go, nie chciało mi się już teraz. Tu jest kolejny. Niezniszczalne kartony mnie spotkały, dobra, zszedł. Dobra, zniszczymy ten czujnik, bo tutaj mu punkty za to lecą, a ja zawsze te 25 dostanę za zniszczenie jego. Nie, nie, żadnego RPG. Tam dalej będą ustawieni, niekoniecznie tam chcę się pakować. Jest tutaj! Dobra, pięknie trafienie w głowę. Szkoda tylko... Potrzeba amunicja. Dawajcie mi amunicję, no. Ej, ziomeczku, dawaj amunicję. Przydaj się na coś, no. No i co? Lipa! Bez amunicji teraz co mogę? 26 w magazynku. Jeszcze zawsze w Battlefieldzie też można zmienić na inną broń, na broń wroga można sobie przemienić. No dobra, akurat mi starczyło. Dwa naboje mi zostały, także fajnie. Pierwsza pomoc rzucają, ale amunicji nikomu nie chce się rzucić. Ja bym wziął z chęcią jego broń, bo z tym będzie trochę ciężko. Chyba, że zabiję go. Dawaj. Kurde, nie wyszło, ja chciałem mu nóż wbić w serce. Ale co się pykło, dobra. Jak to się teraz prezentuje? 13 do 5, to wcale nie jest najgorzej, nie jest najgorzej, tak? Dobra, teraz udam się może w tamto miejsce, gdzie mnie zabił. Tam zapewne będą zaraz wrogowie znowu. Tak, już są. Już mamy plecy robione. Tam jest snajper. Kurde, nie miałem szans. Dwóch nawet było. Okej, okay, uratował mnie. Spieprzaj. Dobra, HP wróciło. To lecimy dalej. Teraz już tam się nie będę pakował, skoro wiem, że tam będą. A spróbuję na przykład ich obejść sobie. No chodź tu. Kurde, już go zabili. Wow. Tyle z mojego obejścia, szybko, uciekaj, 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 uciekaj. Dobra, żyję jeszcze. Ja, już nie żyję, dobra. Już miałem rzucać mojego granat, nie wyszło. Dobra, szybki powrót do akcji. O, jak ładnie ustawiony. Na odstrzelenie, na headshota. Kolejny, pięknie. Jest zabicie, już niestety nie było w głowę celowane, ale zawsze. Teraz mam trochę chyba mało życia tutaj. Ja, nie chcę polecić. Dobra, dawaj dzidę. Oj, już mam plecy. Przelaki... Kurde, gdzie oni są? Na boku gdzieś jest... O, proszę, już po mnie. O, udało się. Dawaj mi... Potrzebuję amunicji. O, ja cię. Sanitariusz! Dawaj tego sanitariusza. Jak oni się zabawnie drą, nie? To jest właśnie fajne w tym Battlefieldzie. Oni tutaj rozmawiają, gadają. To jest taki prawdziwy klimat wojny, nie tylko w Call of Duty. Tam niestety nie za bardzo jest to tak odwzorowane. Nie aż tak dobrze jak tutaj. Mecz już dobiega końca, staty 17-6, no. Jakieś rad są, ma 21 do 1, to już jest dopiero kotur. O! Już mnie drugi raz zabił, jego jest 3-0, dobra. Także mecz już będzie się kończył, dwóch zabijemy. Poszedł granat! O! Dobra! Tak, dokładnie, jeszcze jeden. I to co pan powiedział. Pięknie.
sumie to by było tyle, jeżeli chodzi o taki pierwszy odcinek z Battlefield 4. Następny to już będzie zapewne podbój lub mały podbój, albo może szturm, dominacja, cokolwiek takiego większego już trochę. Jeżeli w każdym razie spodobał Ci się ten materiał, zostaw łapeczkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego odcinka. Siema!